Proszę Państwa, pozwólcie, że powitam Was. Minął już rok od naszego ostatniego spotkania. Nie wiem kiedy. Dopiero przecież spotykaliśmy się przy tym gronie. W tym gronie. Dopiero co odchodziliśmy jasełka szkolne. Dopiero co mieliśmy spotkanie świąteczne i znowu tutaj. Znowu taki piękny, wspaniały, cudowny czas. Jest mi szczególnie miło powitać osoby, które po raz kolejny u nas goszczą. Proszę Państwa, wielkimi krokami zbliża się koniec Adwentu. Już za 5 dni w naszych rodzinach świętować będziemy Boże Narodzenie. Cudowny, wspaniały czas. Ja jestem pewna, że w większości domów już jakieś tam porządki świąteczne zrobione, że jakieś zakupy już przygotowane, prezenty gdzieś tam, jakieś spotkanie z Mikołajem było. Być może ktoś ma choinkę przepięknie ustrojoną, mieszkanie ozdobione. Ważne, by w tym całym rozgardiaszu przedświątecznym nie zapomnieć o tym, co jest najbardziej ważne, czyli o drugim człowieku. I dlatego cieszę się, że znaleźliście Państwo czas i chcieliście nas tutaj odwiedzić po to, by podarować nam, byśmy podarowali sobie wspólnie to, co jest najważniejsze. Swój własny czas. Kilka ciepłych myśli, parę jakichś fajnych słów. To jest bezcenne. Ciesząc się naszą tutaj obecnością wspólną, nie możemy zapominać o tym, co jest istotą Bożego Narodzenia. O tym, że naprawdę 2000 lat temu przyszła na świat taka mała istotka. Maleństwo, które przyszło na świat tylko po to, by go zmienić. Proszę Państwa, mam nadzieję, że jasełka, które za chwilę obejrzycie w wykonaniu uczniów zespołu szkół nr 3 w Choszcznie, będą pretekstem, będą taką refleksją do zastanowienia się nad cudem Bożego Narodzenia. I proszę Państwa, prośba do aktorów, włączmy się wspólnie i pokolędujmy razem z nimi. Ja zapraszam na jasełka, mam nadzieję, że miło będziecie się bawić. Dziękuję. Świecą gwiazdy, mrugają i do siebie się uśmiechają. Wysyłają swe promienie, oświetlając jasno ziemię. A najwięcej jedna złota, co nad szopą tam migota. Licha szopka pustką świeci, wicher dmucha, szparą wleci na dzieciątko, na mateńkę. Biedny leży mały Jezus w zajęce, mróz na dworze, a on cały na wisienki. Więc matula jego miła, siankiem pachnącym go okryła. Na ten widok żałosny i tkliwy, pastuszkowie swoje serce otworzyli. Może z czasem z tych serduszek trochę ciepła wpadnie do stajenki i ogrzejąc na dnie, ofiarują maleńkiemu dary serca jako Panu znowu. Kiedy się Jezus narodził w Betlejem, w Judei, były to czasy panowania króla Heroda. Okrutny był to władca, chciwy, pragnący odwieczne wyroki odmienić, ale nie jego wolania się wypełnić. O mój wielki król! Panie, przyszli do ciebie jacyś królowie. Wiem, tego co? Szukają kogoś. Kogo szukają? Nowego króla żydowskiego. Jak? Co do czarta? Przecież ja jestem królem. Tak, tak, wielki królu. Ten nowy to może cię pozbawić tronu. Co? Jak śmiesz? Zapytaj tych tam. Witam was, królowie. Jakie to sprawy ogromne przywiodły was tu do mnie? Trzej królowie przybyli złożyć pokłon królowi wszystkich ludzi. Widzisz, drwią z ciebie, nie tobie to składają. Ten tam wcale ci się nie ukłonił. Nie wiem nic o żadnym nowym królu. Sam chętnie oddam mu pokłon, kiedy tylko dowiem się, gdzie jest jego pałac. Jedźcie, sprawdźcie, a potem do mnie z informacją. A ja się z nim szybko rozprawię.
Patrzcie, jak twarz króla Heroda zbladła, jakby zobaczył piekielne widziadła. Ach, co to będzie, jak się Herod dowie, gdzie jest dzieciątko, jak wrócą królowie. Nic się nie dowie, przecież w Ewangelii jest napisane, że mędrcy go zwiedli. Wynoś się, aniele! Ach, co robić? Czekać? Nie czekaj, za to czym prędzej. No chyba, że jesteś gotów oddać władzę i być czym sługusem. Jak pozbyć się tego Jezusa? Jak rozpoznać króla w małym dziecku? Zabij wszystkie małe dzieci. Tak, tak, zaraz wydam rozkazy. Herodzie, odwołaj rozkaz, a wtedy twa dusza uniknie trwogi, męki i katuszy. Milcz, aniele! Herodku, to był dobry rozkaz. Teraz jesteś mój. Co? Jak śmiesz dotykać moich szat? Mój ty już jesteś, braciszku. I tej oto pani, to ona jest prawdziwą panią świata, której nawet królowie są posłuszni. Bożego Narodzenia, chodźcie wszyscy się pokłonić, z bliska i z daleka. Jezus, dzisiaj narodzony, na was wszystkich czeka. I królowie się witają, swoje dary ci składają, bo się z Panem świata tego, kiedyś w mroku dzisiaj znajdą. Za uwagę dziękujemy, zdrowia, szczęścia wam życzymy. Abyście nam długo żyli, a po śmierci w niebie byli. Z narodzenia Pana się cieszyli. O naszych jasełkach rozprawiali, coś się tutaj oglądali. A tym, co w niedoli, cierpiącym niedostatki. Nieście jak pasterze, szczere z serca datki. Bądźcie państwo weseli, jako w niebie anieli. Na ten nowy rok. Będzie Pan nas cieplutko wspominał przy świątecznym stole. Dziękuję za to, że wyznaczał Pan drogę na tej szkole, że zawsze nas wspierał. Ja słodyczy nie mogę iść za bardzo, ale dziękuję. Panie prezesie. Proszę Państwa, kolejną osobą, której chciałabym bardzo podziękować, jest to młody człowiek. Uśmiechnięty, przystojny, elegancki i życzyłabym sobie, żeby takich włodarzy miasta było jak najwięcej. Panie Łukaszu. O,
mężczyzna, kolejny wspaniały człowiek. Przystojny. Ale o czymś innym chciałam powiedzieć. Ten człowiek oczarował mnie swoim głosem. Proszę księdza. Ksiądz wie, że to o księdzu. Bardzo dziękuję. Przynajmniej jedna kobieta w tym gronie, cudowna osoba. Słuchajcie, jeżeli macie jakikolwiek problem z czymkolwiek, podaj ręki jak w dym. Chodź. I jeszcze raz, proszę bardzo. Człowiek, którego przyjemniej się słucha, gdy mówi o polityce. Panie Piotrze, pan nie śpi, tylko pan do nas przyjdzie. O. Dziękuję za wszystko. I nie wiem, jak Tomek, ty to zrobisz, ale musisz zostawić kamerę, bo te podziękowania są na ręce firmy Echo, telewizji Echo, która od zawsze, od 10 lat prawie, z nami gdzieś tutaj jest i na każde nasze zaproszenie reaguje. Życzę Państwu spokojnych, wesołych, miłych świąt Bożego Narodzenia. Świąt pachnących choinką, świąt pachnących piernikiem. I aby Państwu się sprawiło wszystko, o czym sobie zamarzycie. Wesołych świąt. Thank you.